Cześć moi drodzy, witam Was w odcinku o, jak widzicie, bardzo poważnym temacie. Szczerze mówiąc, nigdy nie przypuszczałam, że zrobię taki odcinek, bo nie wiedziałam, że aż tyle przypadków śmierci klinicznej występuje wśród gwiazd. I to nawet tych z rodzimego podwórka. A śmierć kliniczna to przecież tajemnicze zjawisko, do tej pory nie do końca wyjaśnione przez naukowców. Kto więc ze znanych i lubianych go doświadczył, jak wyglądały wspomnienia tych gwiazd z tego momentu, jak wpłynęły na ich dalsze życie, zdradzę w dzisiejszym odcinku, a przed nami naprawdę duże nazwiska, także myślę, że warto zostać ze mną oczywiście do samego końca, który w przypadku tego tematu wcale końcem być nie musi. Doświadczenia z pogranicza śmierci, tak dokładnie nazywa się to zjawisko i jest to zbiór doświadczeń, których doświadczają ludzie, którzy przeszli śmierć kliniczną. Niektórzy mają wrażenie opuszczania swojego ciała i obserwowania siebie jakby z boku, a także tego, co dzieje się wokół danej osoby. Inni z kolei mówią o słynnym już tunelu i podążaniu w stronę światła, które przyciąga swoją niesamowitą siłą, ale jest bardzo, bardzo przyjemne. A z kolei jeszcze inni mówią o tym, że przenoszą się do zupełnie innej świadomości, do innego wymiaru jakby, do innego świata. Nauka nie do końca jest w stanie wytłumaczyć to zjawisko. Neurologowie twierdzą, że jest to halucynacja, której dany człowiek doświadcza w wyniku niedotlenienia mózgu, jakie następuje w trakcie śmierci klinicznej. Inni z kolei przekonują, że świadomość człowieka jest w stanie oddzielić się od mózgu. A co za tym idzie? Być niezależnie funkcjonującą, że tak powiem, jednostką, czyli nawet po śmierci człowieka nasza świadomość może egzystować w jakiś sposób. I dzisiaj będzie sporo dowodów na ten drugi przykład. A pierwszą gwiazdą, która przeszła śmierć kliniczną, jest Justyna Steczkowska, która przeszła bardzo poważny uraz głowy już jako 5-latka, gdy w wyniku wypadku spadła z roweru. Znalazłam się już po drugiej stronie, przeżyłam śmierć kliniczną, byłam wśród aniołów, pamiętam, że to było coś dobrego dla mnie i było mi przyjemnie. Wiem, że poza naszą rzeczywistością jest też inna, śmierć jest tylko zmianą światów, mówiła w Dobrym Tygodniu. Podobne wrażenia miała Dorota Stalińska, która również przeszła śmierć kliniczną, bo ledwo uszła z życiem przez źle dobrane leki. Widziałam z góry, jak nad moim ciałem pochyla się sąsiadka i usłyszałam słowa jej córki: ciocia umarła. Chciałam ją uspokoić, ale czułam, że jestem zbyt wysoko i mój głos nie dotrze. I od tamtej pory gwiazda przekonuje, że ma także zdolność uzdrawiania. Dostałam ją po śmierci klinicznej od mamusi w niebie i dzisiaj pomagam bardzo wielu osobom. Wydaje mi się, że w którymś z poprzednich wcieleń byłam uzdrowicielem, przyznała w wywiadzie dla Angory. Adam Ferency to kolejna z gwiazd, którą należy tu wymienić. Aktor nie ukrywał, że przed laty miał problemy ze zdrowiem. Gdy przyszedł zawał, lekarze jednak ledwo uratowali jego życie. O 9 wieczorem coś czułem, a o 10 zapaliłem ostatniego papierosa. Wniosłem ciężkie zakupy, 5 piętro bez windy. Usiadłem i pomyślałem, że do jutra mi przejdzie, ale jak wezmę proszki nasenne, to na pewno. Nie wziąłem. O 12 byłem w śmierci klinicznej. Zdradził na łamach Gazety Wyborczej, nie zdradzając jednak szczegółów. Ale więcej na temat swojego przeżycia zdradziła gwiazda Klanu. Barbara Milecka z tego serialu, czyli Aldona Orman, twierdzi, że był to dla niej tak ważny moment w życiu, że traktuje go jako swoje drugie narodziny. Kiedyś na planie Klanu aktorka poczuła ogromny ból głowy. Przewieziono ją do szpitala i okazało się, że zmaga się z tętniakiem. Szybka operacja pomogła uratować jej życie, ale potem okazało się, że w głowie ma jeszcze 3 tętniaki. A w momencie, gdy lekarze zdiagnozowali u niej sepsę, stoczyli dramatyczną walkę o jej przetrwanie. Przez różne historie, moje przeżycia wiem, że istnieje pewna energia. Jeden przykład. Nie każdy przeżywa śmierć kliniczną. Nie każdy ma możliwość wrócić po raz kolejny na ziemię i zobaczyć to wszystko, mówiła w fakcie. Ale aktorka przyznała, że dopiero po tym wydarzeniu jej życie tak naprawdę zaczęło się układać. A na dodatek jest przekonana, że nasze życie nie kończy się tu na ziemi.
Sepsa i śpiączka sprawiły, że nastąpiła we mnie wielka zmiana w stosunku do życia, ludzi, relacji, do wszystkiego. Gdy przeżywa się śmierć kliniczną i doświadcza przejścia do innego wymiaru, dostaje się od kogoś tam u góry pewien przekaz o to, co ma się do zrobienia. Totalnie przewartościowałam wiele rzeczy, mówiła. I dodaje, że to, co zmieniła sama w sobie, każdy z nas powinien u siebie przepracować. Nie wiem, czy to dar, ale tak jak mówiłam, inaczej zaczęłam widzieć ludzi. Często odczytywałam ich myśli, mam wielką intuicję. Dzięki temu, że widziałam czyjeś myśli, wyczuwałam czyjeś intencje, potrafiłam się przed tym obronić i trudniej mnie oszukać, śmieje się pani Aldona. Wiem już, że nasze życie nie kończy się tu i teraz. Nawet jeśli tu przychodzimy, to mamy pewne zadanie. I ja dostałam pewne zadania do wykonania. Kiedy rodząc się, ma się coś do zrobienia, ma się coś naprawić, zmienić, dać coś dobrego. Im wcześniej odkryjemy, że powinniśmy generować więcej dobra, tym świat będzie dla nas bardziej przyjazny. A do grona osób, które doświadczyły śmierci klinicznej, należy również dodać panią Kingę Dębską, reżyserkę. To było ekscytujące uczucie absolutnej błogości. Było ciepło i jasno. Pamiętam tunel, nieistotne sceny z rodzicami. I myśl, że będzie mi smutno, kiedy zniknę, bo bardzo mnie ciągnie w drugą stronę, mówiła w Vivie. A aktorka Irena Kwiatkowska, choć dożyła sędziwego wieku, to jednak w wieku 90 lat również doznała śmierci klinicznej. Podczas jednej z wizyt w szpitalu miała zator i straciła przytomność. A kiedy po jakimś czasie obudziła się, okazało się, że w momencie, gdy ona była w totalnej błogości, wiele osób walczyło o to, by w ogóle przeżyła. O tym, że miała śmierć kliniczną za sobą, opowiedziała w Angorze. Doświadczyłam śmierci, trafiłam do nieba, ale nie chciałam jeszcze w nim zostać. Poprosiłam Pana Boga, żeby pozwolił mi wrócić. A we wrześniu 2010 roku, podczas ostatnich swoich urodzin, żartowała, że skoro już raz wróciła zza światów, to jest nie do zdarcia. A więcej takich przykładów mamy również za granicą. Jeden z nich to chociażby jedna z najpopularniejszych gwiazd kina wszechczasów, Elizabeth Taylor. Sama doświadczyła śmierci klinicznej na stole operacyjnym. To właśnie ta gwiazda widziała to słynne światło i tunel, przez który do niego podążała. A w nim miała zobaczyć swojego byłego męża, który zginął w katastrofie lotniczej. Zostałam uznana za martwą i naprawdę zobaczyłam światło. Trudno mi dziś o tym mówić, bo brzmi to jak żart. Stało się to pod koniec lat 50. Zobaczyłam wtedy Majka. Kiedy się ocknęłam, na sali było 11 osób. Byłam jedną nogą na tamtym świecie przez 5 minut, mówiła. I przyznawała, że to mąż kazał jej z powrotem wrócić na ziemię. A Jane Seymour, czyli słynna doktor Quinn, walczyła o życie, kiedy była ofiarą wstrząsu anafilaktycznego. Miała wtedy zaledwie 36 lat. Wyszłam z ciała, dosłownie. Wydawało mi się, że widzę się na łóżku, wokół którego krzątali się ludzie. Starali się mnie ratować, ale ja byłam nad nimi i spoglądałam z rogu sali. Widziałam, jak próbując mnie ratować, wbijają we mnie igły. Pamiętam, że całe życie przeleciało mi przed oczami, ale nie myślałam o nagrodach ani czymś takim. Najbardziej chciałam przeżyć, ponieważ nie wyobrażałam sobie, żeby ktoś inny opiekował się moimi dziećmi, mówiła. A w innym wywiadzie dodawała. Zaczęłam się bać o przyszłość moich dzieci. Tak bardzo nie chciałam, by trafiły do innej rodziny. Zwróciłam się do Boga, żeby pozwolił mi do nich powrócić i wtedy otworzyłam oczy. A później dowiedziałam się, że nie było mnie około 30 sekund. Byłam zdziwiona, że w tak krótkim czasie tak wiele doświadczyłam. Sharon Stone jakiś czas temu również otarła się o śmierć. Trafiła do szpitala w ostatniej chwili, by ją uratować po przebytym udarze. Położyli mnie na tym wózku i nagle było po wszystkim. Po prostu mnie nie było i poczułam się trochę tak, jakbym była ciągnięta pod górę. Był ten tunel światła i leciałam przez ten tunel, a na końcu było coś w rodzaju dziury i kilka osób, które były mi bardzo bliskie lub którymi się opiekowałam, patrzyło stamtąd w dół, a ja czułam, jak oni mówią mi, że to wszystko jest wspaniałe. Mówiła w programie Late Late Show with James Corden. A zmarły niedawno Donald Sutherland również wcześniej przeszedł śmierć kliniczną, gdy w poważnym stanie trafił do szpitala. Miał wtedy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. A kiedy już doszedł do siebie, postanowił opowiedzieć o swoim niesamowitym przeżyciu, jakiego tam doświadczył. Naraz ból, gorączka, stan niepokoju jakby wyparowały. Poczułem, że unoszę się nad ciałem otoczony miękkim, błękitnym
błękitnym światłem. Zacząłem przelatywać przez długi tunel, unosząc się daleko od łóżka, ale niespodziewanie powróciłem do ciała. Lekarze powiedzieli mi potem, że po prostu na chwilę umarłem. Ozzy Osbourne, gwiazda rocka, również miał wypadek na rowerze, po którym przeszedł śmierć kliniczną. I też przyznawał, że podczas tego momentu widział to słynne białe światło i tunel, którym podążał. Jak widzicie, sporo gwiazd przeszło to niesamowite doświadczenie, ale nic w tym dziwnego, bo statystyki mówią, że z całej populacji ludzi około 4 do aż 15% z nas doświadczy kiedyś właśnie tej drogi w kierunku światła, po czym powróci z powrotem do żywych. A w ogóle spośród osób, którym zatrzymuje się na chwilę serce, aż 18% doświadcza tych właśnie stanów z pogranicza życia i śmierci. I wiele osób budzi się jako zupełnie inni ludzie. Jak to możliwe? No przekonują te osoby w dużej większości, że przeżyły coś metafizycznego, ale odnoszą to do swojej duchowości. Nie tylko charakteryzuje to na przykład większą wiarę, później gorliwość i tak dalej, ale po prostu przede wszystkim otwarcie na te tematy duchowe, na to, że coś może ponad nami jest, ale także na drugiego człowieka, po prostu na to, by na co dzień stawać się dobrym i lepszym człowiekiem. Myślę, że w tym codziennym pędzie o tym zapominamy, a kiedy ludzie stają przed taką ostatecznością, to bardziej doceniają to, czym jest życie. A każde życie przecież jest piękne i to się tak mówi bardzo sztampowo i prosto, kiedy właśnie od takiego tu krzesełka, jak ja siedzę, o tym gadamy. Ale taka jest prawda. I myślę, że no, jak to śpiewała Maryla Rodowicz, nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować tej tak zwanej życiowej mądrości, a taką na pewno jest śmierć kliniczna, więc myślę, że warto być mądrym przed szkodą, a nie tylko po. Więc kochani, cieszmy się życiem. Życzę Wam więc miłego dnia, samych przyjemnych zajęć, a jak dobrze wiemy, wszystko zależy od nastawienia, przynajmniej w dużej części. Także dobrego nastawienia i wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się, pa, pa. No i dzięki, że zostaliście ze mną do tego właściwego końca tego odcinka. Cześć!